budujemy stompbox. Do tego będzie potrzebne pudełko. Puste pudełko akurat mam po cygarach. Może być każde inne. No mniej więcej tej wielkości. Gniazdo gitarowe na dużego jacka. Przetwornik piezo. Taką blaszkę możecie kupić w sklepach z częściami elektronicznymi albo poszukać takie kartki z życzeniami, które po otwarciu grają jakieś tam kolędy czy inne durne melodie, to po prostu możecie takie coś rozebrać i wewnątrz jest taka blaszka w takiej osłonce plastikowej. Tą osłonkę wywalamy, mamy już gotowy przetwornik. Jeszcze na dodatek macie od razu przylotowane przewody. Zaczynamy od tego, że montujemy gniazdo do pudełka. Gniazdo ma trzpień, ma średnicę 8 mm, więc musicie dziewiąteczką sobie wywiercić w pudełku otwór. Montujemy gniazdo od wewnątrz. Tak wygląda pudełko z gniazdem. Ważne jest to, żebyście tak je zamontowali, żeby styki do przewodów były od góry, ponieważ łatwiej wtedy będzie dolutować do tego przewodu. Co chwilę na bok bierzemy się za lutowanie. Mam tu trochę kalafonii i cyny. Lutowanie jest dosyć proste. Jedyny warunek jest taki, że trzeba to zrobić ruchem szybkim i zdecydowanym, bo można przepalić piezo, jak będzie się za dużo grzało w jednym miejscu. Jedną końcówkę rozdwajamy. Lutujemy do środka przetwornika, drugą na zewnątrz. Ważne, żeby cyna nie przelała się na... nie połączyła, żeby cyna Wam nie połączyła jednej części przetwornika z drugim. Tak wygląda zlutowany przewód. Najlepiej byłoby, gdyby ten przetwornik był mniej więcej na środku pudełka, więc musicie odmierzyć tyle kabla, żeby ze środka pudełka do gniazda Wam starczyło. Obcinamy. Stompbox jest prawie gotowy. Oczywiście zanim go skończymy, trzeba sprawdzić, czy przetwornik działa. W tym celu udajemy się do najbliższego czynnego wzmacniacza gitarowego albo jakiegokolwiek innego. Podłączamy wtyczkę i po prostu pukamy. Będę to robił teraz, więc na chwilę przepraszam. Tak wygląda gotowy, prawie gotowy stompbox
Tutaj mamy przylutowane gniazdo i element piezo, który czeka na umocowanie. Jak to robimy? Bierzemy sobie kawałek filcu wielkości, no powiedzmy 1 na 1 cm. Bierzemy taśmę dwustronną, przyklejamy ją na dnie takiego pudełka. Ja zawsze sobie lubię oderwać papier przed przyklejeniem, bo potem czasami. Do tego, do tej taśmy przyklejamy taką podstawkę filcową. Odcinamy kolejny kawałek taśmy. Znowu rzucamy wyrazami przy próbie. I na taki kawałek filcu przyklejamy przetwornik piezo. Jest on już mniej więcej usytuowany na środku, trochę wyżej niż na dnie. Następną rzeczą, którą robimy, to trzeba sobie wyciąć kawałek kartonika. I ten kartonik włożyć tutaj. Po to można też to przykleić taśmą, że za chwilę będziemy wypełniali ten stompbox pianką montażową. Gdybyśmy tego nie mieli, to pianka wyszłaby nam przez gniazdo, a tego nie chcemy. Ten sposób wygląda pojemnik przygotowany do dalszej pracy, czyli do dalszego montażu. Ważna rzecz. Zanim napsikamy tu pianki montażowej, wkładamy do gniazda wtyczkę. Co nas uratuje przed tym, że pianka nie wyjdzie nam przez gniazdo i będzie do wyrzucenia całe. Przed użyciem wstrząsa. I psikamy. Zanim to zrobię, jeszcze powiem, po co to robimy. Gdybyśmy tak używali stompboxa jak teraz, oczywiście on by działał, ale by było można go szybko zniszczyć przez mocniejsze tupanie. Po drugie, pianka nam lekko go wygłuszy i nie będzie miał tendencji do sprzęgania albo do pobierania jakichś dziwnych dźwięków z zewnątrz, ponieważ będziemy mieli tak jakbyśmy używali korektor graficzny, gdzie odcinamy całą górę dźwięków, całą masę. Psikamy, ciach. Tyle wystarczy. Pamiętajcie, że ta pianka jeszcze będzie rosnąć. Ważne jest, żeby odciąć. I co najważniejsze, zamykamy stompboxa szczelnie,
Oczywiście jakimiś szmatami warto by było wycisnąć nadmiar pianki, która już nam się wylewa. No i dobrze mieć pod ręką ścisk stolarski, który nam całość uratuje przed rozerwaniem przez pianki. Zobaczcie, co się dzieje. Pianka rośnie jak walnięta. Szybka akcja pozwoli na gdybyście dali piankę wysokoprężną, to pudełko poszło w drobny mak. W ten sposób trzeba popracować, żeby to jeszcze na razie nam poschło. Ta pianka jeszcze będzie się prężyć i wyskakiwać przez szpary. Ale właśnie o to nam chodzi. Czekamy. Na razie nic więcej nie zrobimy, oprócz tego, że możemy poczekać. Pudełko nam schnie, więc w nagrodę ze względu na liczne telefony do redakcji pokażę, jak zrobić jeszcze jeden stompbox. Pudełko podobne, troszkę inne, wywiercony otwór, zasada bardzo podobna jak poprzednio, z tym, że teraz będziemy wykorzystali z przetwornika elektromagnetycznego od starej basówy czeskiej. Może to być gitarowy. Łączymy go z gniazdem jack i tu jest taka różnica między piezo, że czerwony lutujemy do bolca tego długiego, a zielony na masę. I tu niespodzianka, do masy dolutowujemy jeszcze jeden przewód, czyli z gniazda mamy jeden czerwony na jako gorący i do masy zielony od przetwornika i dodatkowy kabel na ekran. Teraz powiem dlaczego. Do tego będzie nam potrzebna kawałek blachy takiej, która przyciąga magnes. Nie może być aluminium ani mosiądz czy miedź. To jest akurat dekilot. Od jakiejś farby może być kawałek puszki po konserwach. Wszystko jedno. Wycinamy kształt, który nam będzie mniej więcej szerokości pudełka. To nic, że będzie nieregularny. Od razu przepraszam za bałagan na stole, ale nie jesteśmy w TVN-ie. To mam powycinane. Wyciąłem sobie taką blaszkę. Wygląda brzydko, ale to nie o to chodzi. Tę blaszkę lutujemy albo przykręcamy, jak ktoś nie umie, do tego luźnego kabelka, który nam będzie jest jakby ekranem tego wszystkiego. Czyli blaszka zlutowana z masą, czyli z ekranem, czyli z zielonym przewodem od przetwornika. Taki układ będziemy montowali w pudełku. Co jest potrzebne? Ci, co mają zmywarki, to nie wiedzą, co to jest. A ci, co wiedzą, to jest to gąbka. Wycinamy sobie nożykiem kształt przetwornika. Nacinamy, żeby wyciągnąć tędy przewody. Tradycyjnie gąbkę przykręcamy na tą. Thank you.
przyklejamy na dno. Nie musi być na środku, bardziej może bliżej końca, żeby to nie było bardziej pod stopą. Przyklejamy do wnętrza. Bierzemy folię, owijamy przetwornik w folię, a robimy to po to. Pamiętajcie, że wszystko może mieć drugie albo trzecie życie, czyli gdybyśmy tego nie zrobili, to pianka, którą za chwilę tutaj napsikamy, nam to tak zapaćka, że będzie to nie do użytku, a w ten sposób ratujemy to przed zapaćkaniem, przez taką piankę, która za chwilę tu wyląduje. Umieszczamy wewnątrz kabelki, wychodzą sobie pięknie, wspaniale. Kabelki wychodzą do przodu. To samo robimy z gniazdem. Który montujemy od środka w pudełku. Jest git. Wkładamy wtyczkę, folią zabezpieczamy gniazdo, może tam trochę wystawać bokiem coś gdzieś tam, to nic nie szkodzi, nie będzie tego widać. Tradycyjny kartonik będzie nam pilnował, żeby nam ta pianka nie wylazła przez gniazdo. Coś takiego jest gotowe. Oczywiście zanim to zamontujecie, sprawdźcie, czy taki przetwornik działa. Można to kupić za grosze na Allegro albo jakąś dezelowaną gitarę gdzieś tam na śmietniku znaleźć. Z gąbki, innej gąbki, wycinamy kwadrat, który mniej więcej będzie wpasuje się nam w otwór, żeby zasłonić przetwornik. Na to kładziemy blachę. Jeszcze sobie możemy zabezpieczyć kartonik przed ucieczką taśmą. Tak to wygląda. Na to wkładziemy blachę. Zanim to wszystko zalejemy, sprawdzamy, czy całość pracuje. Mam tu jakiś taki mały wzmacniacz. Ważne, żeby sprawdzić, czy wszystkie połączenia są ok. Podłączamy do wzmacniacza. Włączamy wzmacniacz. Zamykamy pudełko. Voilà. Wszystko pasuje. Pamiętajcie, wtyczka w gnieździe. Bierzemy ten wzmacniacz stąd na bok, żeby go nie zapaćkać. Shaking duty. Już
przygotowujemy ściski. Klepki. Psikamy. Poprzednio trochę przesadziłem, teraz zrobić to można o wiele... A, jeszcze jedna rzecz. Z tyłu z tą boksa wywiercie dodatkowy otwór. To jest otwór awaryjny, gdyby wam się okazało, że za dużo pianki napsikaliście, to tamtędy ta pianka będzie mogła wyjść bez psucia pudełka. Pozor strzika. I to starczy, bo pianka rośnie jak pier zdalnięta. No to wkładziemy blachę. Całość zamykamy. I dbamy o to, żeby wszystko było dobrze ściśnięte. Widzicie? Obi tak to robi. To są takie gówna, że po prostu to od razu można wpierdzielić do śmietnika. Najtańsze nie znaczy najlepsze. Tu się już dzieją rzeczy, o których się fizjologom nie śniło. No i sobie schnie. To co nam poprzednio zapsikaliśmy, już jest twarde, można teraz nożem pousuwać nadmiary tej pianki, która została wyciśnięta, oczyścić, jak ktoś jest estetą, to możesz nawet przykleić kryształem Swarovskiego. Pianka schodzi bardzo ładnie, bo jest w sumie miękka. Teraz taka konstrukcja to jest jednolity blok. Mogę na tym stanąć. Nic się z tym nie stanie, mimo że mam nikczemną posturę, to do malców nie należy, ale nic z tym nie jestem w stanie zrobić. Jest to twarde jak kamień. To też będzie takie, jak skończy. O, tu się ładnie wszystko dzieje. Dobra. Zrobimy sobie podstawkę.
żeby nam syf uciekał inną stroną. Mamy obydwa stompboxy już sklejone, twarde. Kolejny etap to otwarcie wina. Spokojnie, jeszcze nie świętujemy sukcesu, ale potrzebujemy korek. Pamiętajcie, że alkohol to morderstwo dokonywane na sobie samym. Albowiem alkohol zabija białko, a białko to my, jak mawiał klasyk. Korek będzie nam potrzebny do przyklejenia małych nóżek. Potrzebujemy ich 12. Dlaczego 12, zaraz powiem. Cztery. Potrzebujemy jeszcze 4. Wstrętne. Pamiętajcie, że jest to stompbox z przetwornikiem piezo, więc będzie grał z tej strony, jak i z tej strony. Przetwornik nie jest na środku, więc z jednej strony sygnał będzie większy, z drugiej mniejszy. Wybierając stronę, możecie sobie też wybierać źródło, znaczy moc sygnału. Akurat zupełnie przez przypadek przychodziłem koło pistoletu na klej. I co ciekawe, kleimy również z drugiej strony, ponieważ to może pracować i tak, i tak. Uwaga na paluszki, można się poparzyć. Natomiast ten będzie działał tylko z jednej strony, znaczy z drugiej też coś tam będzie słychać, ale szału nie będzie. Poza tym nóżki są potrzebne po to, żeby było słychać tylko uderzenie z jednej strony i żeby nie było słychać odbicia stompboxa o podstawę, czyli tu uderzamy, a tu się nic nie odbija, żaden dodatkowy dźwięk. Dobra, możemy iść próbować. Trochę będzie teraz obraz drgał, bo filmujemy z ręki. Podłączamy
Tomboxa do wzmacniacza. Czekam, aż się chłopina nagrzeje. Dobra. Zmieniamy Stomboxa na wersję z piezo. Wszyscy pewnie usłyszycie, jak bombie. Można tym rządzić tłumami. Jest dobrze.